Bartek ślimaczkiem jest, z Biedronką dziś spędza dzień. Z kumplami w lesie swym spędzają tak całe dnie. Basia Biedronką jest, ślimaczkiem dziś bawi się, a każdy nowy dzień ciekawą przygodą jest. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Latawiec. Ślimak Bartek jeszcze spał, gdy Biedronka Basia zapukała do jego okna. Dzień dobry, Bartku! Zróbmy latawiec! Basia narysowała latawiec, a Bartek go wyciął. Ozdobili go kolorowymi wstążkami, a potem przywiązali do niego długi sznurek. Zobaczmy, czy będzie latał, powiedziała Basia. Złapali się za ręce i wypuścili latawiec. Ale nieważne, jak bardzo się starali, latawiec nie chciał latać. Wejdę na drzewo i stamtąd wypuszczę latawiec. Może wtedy poleci, wytłumaczyła Basia. Ale latawiec kolejny raz spadł na ziemię. Nagle pojawił się silny wiatr. Poniósł latawiec wysoko, a razem z nim Basię. Bartek! Pomocy! Bartek wdrapał się na drzewo i złapał Basię za stopy. Ale nie mógł ściągnąć ją na dół, więc oboje latali. Obok przylatywał Baltazar. Złapał za nogi Bartka, ale i to nie zmusiło latawca do lądowania. Więc teraz cała trójka latała. Żuk Edek siedział na szczycie sosny. On złapał za nogi Baltazara, więc teraz cała czwórka latała. Laura, pomóż nam! Krzyczał Baltazar do konika polnego, który właśnie skakał w pobliżu. Laura złapała za nogi Edka i teraz latali w piątkę. Wiatr z każdą chwilą wiał coraz mocniej. W pobliżu przylatywała Matylda. Złapała za nogi Laurę i teraz latali w szóstkę. Chrząszcz Staś i Waszka Klara ze zgrozą patrzyli na przyjaciół. Rety! Wiatr pcha nas w głąb lasu! Latawiec zaczepił się o czubek wysokiego drzewa i cała szóstka wylądowała w koronach drzew. Wiatr zupełnie ucichł i wyszło słońce. Bartek z troską spojrzał na Biedronkę. Basia, nie umiem latać! Jak ja stąd zejdę? Nie martw się, Bartku. Na pewno coś wymyślimy. Wiem, co możemy zrobić. Bartek, skocz do tego koca. Nie bój się. Nie zrobisz sobie krzywdy. Bartek wskoczył do koca i odbijał się wysoko do góry. Spójrzcie, ale fajna zabawa. My też tak chcemy. Krzyczeli pozostali. Mali przyjaciele skakali w kocu, aż zrobiło się ciemno. Wiele godzin później, gdy wszyscy już smacznie spali, wiatr ponownie się zerwał i poniósł latawiec bardzo daleko. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się?
Wodny ślimak. Bartek, Basia, Baltazar i Matylda siedzieli na łące. Chciałbym też mieć kuzyna, kogoś z rodziny, kto mieszka daleko stąd, powiedział Bartek. Ale masz dalekiego kuzyna. Ślimak wodny to przecież też ślimak, powiedziała Matylda. Naprawdę? Bartek z radości podskoczył. Gdzie mieszka ten wodny ślimak? Nigdzie. Wydaje mi się, że wodne ślimaki nie istnieją. A właśnie, że tak. Wiem, gdzie on mieszka. Ma malutki domek przy okrągłym stawie po drugiej stronie lasu. Gadasz bzdury, powiedziała pszczoła. Chodźmy do okrągłego stawu się przekonać. Zaniosę was tam, zaproponował Jerzchenio. Dotrzemy na miejsce przed zmrokiem. Hurra! Ucieszył się Bartek. Wezmę pojemniki z tlenem, żebyśmy mogli zanurkować na dno stawu. Bartek, Basia, Matylda i Baltazar wskoczyli do jeżowego rydwanu i pojechali nad okrągły staw. Gdy dotarli na miejsce, zrobił się późny wieczór. Rydwan odjeżdża! Krzyknął Baltazar, ale było już za późno. Jeżowy rydwan stoczył się do wody. Dziś jest już zbyt ciemno. Prześpimy się, a jutro rano będziecie mogli zanurkować na dno stawu. Na pewno znajdziecie tam rydwan. Henio pocieszył przyjaciół. Następnego dnia Bartek obudził się z samego rana. Zobaczcie, lilia wodna rozłożyła płatki. Ktoś stoi na liściu i macha do nas. Kim jesteś? Witajcie, jestem ślimak Szymon. Mieszkam na dnie okrągłego stawu. Widzisz, Baltazarze, wodne ślimaki naprawdę istnieją. Mam swojego kuzyna. Ślimak Szymon nie rozumie, dlaczego Bartek był tak szczęśliwy. Ale wtedy Basia opowiedziała mu, po co przyjechali. Tak się cieszę, że cię poznałem, kuzynie, powiedział wodny ślimak. Szymon, pomożesz nam odnaleźć rydwan, który stoczył się do wody? Zapytała Matylda. Z przyjemnością! Chodźcie za mną! Odpowiedział wodny ślimak. Przyjaciele założyli kostiumy kąpielowe i zanurkowali w okrągłym stawie. Tutaj mieszkam, z dumą wyjaśnia Szymon. Przyjaciele usłyszeli straszny syk. Basia, Bartek i Baltazar i Matylda ukryli się za domkiem. Nie bójcie się, to mój przyjaciel, wodny wąż. Powiedz, nie widziałeś przypadkiem na dnie małego rydwanu? Złapcie mnie za ogon, zaprowadzę was do niego. Tam jest, zasyczał wąż. Bartek, Basia, Matylda i Baltazar ucieszyli się. Udało się, powiedział Henio. Z radością powitał swoich małych przyjaciół. Wybierzmy się na wycieczkę po stawie, zasugerował Szymon. Wszyscy usiedli na liściu lilii, a Szymon zaczął wiosłować. Powinniśmy wracać, powiedziała Basia, gdy zaczęło się ściemniać. Oj, zostańmy jeszcze trochę, poprosił Bartek. Przyjedziemy tu kiedyś, zapewniła Bartka Matylda. Jerz Henio już czekał na przyjaciół. Bartek, Basia, Matylda i Baltazar pożegnali się z Szymonem i wyruszyli do domu. Następnego dnia Bartek i Basia namalowali kolorowe obrazki ze swoimi odległymi kuzynami. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Gra planszowa. To był piękny wiosenny dzień. Bartek grał z Matyldą w grę planszową. Musieli pokonać długą drogę od myszki do kawałka sera. Zwycięży ten, kto pierwszy dotrze do sera, wyjaśniła Matylda. Bartek zaczął grę. Rzucił kostką i przesunął pionka.
Później przyszła kolej na Matyldę. Też rzuciła kostką i ruszyła do przodu. Wygrałem! Zawołał mały ślimak, gdy jego pionek dotarł do sera. Dobrze, wygrałeś. Zagrajmy jeszcze raz. Bartek wygrał też drugą partię. Wygrałem, znowu jestem zwycięzcą! Zawołał z dumą mały ślimak. Zagrajmy jeszcze raz. Rozpoczęli kolejną grę. Tym razem to Matylda pierwsza dotarła do kawałka sera. Wygrałam, Bartek, to ja jestem najlepsza! Zawołała z radością Matylda. Bartek był bardzo zły. Usiadł pod sosną plecami do Matyldy, żeby nie widziała kostki. Wyrzuciłem szóstkę! Matylda powiedziała, co o tym myśli. To niesprawiedliwe. Rzucaj kostką tak, żebym ją widziała. Nie! Rzuć jeszcze raz. Tym razem wyrzucił dwójkę. Został daleko z tyłu, a Matylda wygrała. To niesprawiedliwe. Ja chcę wygrać. Oszukujesz! Ale Bartek, o to chodzi w grze planszowej. Raz wygrywasz ty, a raz ja. Nie możesz wygrywać za każdym razem. Mogę i chcę wygrywać każdą grę. Narzekał Bartek. Był tak wściekły, że porozrzucał pionki na trawie. Dobrze, skoro tak chcesz grać, rób to sam. Matylda odleciała. Będzie lepiej, jeśli zagram sam. Mruknął Bartek. Rzucił kostką i przesunął pionka. Rzucił znowu i przesunął pionka. I wygrywał raz za razem. Ale bardzo szybko gra go znudziła. Spróbował więc zagrać z misiem. Ale to nie był wymagający przeciwnik. Bartek poszedł wreszcie szukać Matyldy. Nie da się tak grać, powiedział do siebie. Odnalazł Matyldę na łące. Grała w karty z Basią, Baltazarem i Robertem. Mogę z wami zagrać? Zapytał uprzejmie Bartek. Pewnie, że tak, ale nie zawsze będziesz wygrywał, a ja nie chcę, żebyś rzucał kartami. Ostatecznie Matylda zawołała Bartka. Bartek, zagraj z nami, ale nie złość się, jeśli nie wygrasz. Obiecuję. Zgodził się Bartek i pobiegł do swoich przyjaciół. Grali w karty, aż zrobiło się ciemno. Bartek wygrał jedną grę, a Matylda drugą. Robert, Baltazar i Basia też raz wygrali. Bartek był tak szczęśliwy, że może grać z przyjaciółmi, że w ogóle się nie złościł, gdy przegrywał. Staś przelatywał nad łąką i krzyknął do przyjaciół. Zobaczcie, wystrugałem patyki. Zróbmy ognisko i upieczmy na nich jabłka. Wszystkim spodobał się ten pomysł. Dołączył do nich Edek. Wszyscy budowali ognisko, kroili jabłka i piekli je nad żarzącym się drewnem. Przyjaciele zjedli wszystkie jabłka. Bartek oddał ostatni kawałek Matyldzie. Naprawdę chciał jej powiedzieć coś miłego, ale jedynie wykrztusił... Proszę, to dla ciebie. Gdy jabłka zostały zjedzone, przyjaciele włożyli patyki w ognisko i malowali nimi obrazki na czarnym, nocnym niebie.